Kiedy pierwszy Fir zawitał na pecety, nieźle namieszał. Jak na swoje czasy miał dość kosmiczne wymagania sprzętowe, ale moc obliczeniowa została zaprzęgnięta w dobrym celu. Gra wyróżniała się dopracowaną, choć miejscami sterylną grafiką, niesamowicie sprytnymi przeciwnikami oraz nieprawdopodobnym klimatem. Pomysły zaczerpnięte prosto z japońskich horrorów okazały się strzałem w dziesiątkę. Spotkania z przerażającą dziewczynką o wielkiej mocy na zawsze zapadają w pamięć każdego, kto grał w Fir. Alma okazała się koniem pociągowym, który na tyle zainteresował graczy, że Fir doczekał się dwóch dodatków oraz portu na Xboxa. Na kontynuację trzeba było długo czekać. Na skutek przesunięć własnościowych firma produkująca grę Monolith utraciła prawa do nazwy. Zachowała za to prawa do całej zawartości, więc przez cały czas mogła pracować nad grą, wykorzystując Almę, Paxtona Fetela czy korporację Armacam. Na szczęście pod koniec zeszłego roku wydawcom udało się dogadać z właścicielami praw do nazwy i druga część gry o podtytule Project Origin mogła dodać z przodu właściwe miano. Tym razem postać, którą wciela się gracz, nie jest nieznanym członkiem zespołu Fir, mającym oczyścić budynek Armacam. Michael Beckett jest komandosem wchodzącym w skład oddziału specjalnego Delta Force, który ma za zadanie zatrzymać Genevieve Aristid, szefową korporacji. Cała akcja zaczyna się na pół godziny przed zakończeniem oryginalnego Fira, więc bardzo szybko wszystko zaczyna się mocno chrzanić. Zanim jednak w ogóle wysiądziemy z transportera, mamy okazję poznać się bliżej z Almą. Dziewczynka, a właściwie dziewczyna, będzie pojawiała się przez cały czas. Gra miesza elementy akcji z horrorem tak samo jak poprzedniczka. Po emocjonującej rozwałce, zamiast chwili wytchnienia, czekają na nas straszliwe wizje, a nawet bliższe spotkania z Almą. Pierwsze chwile spędzamy przebijając się przez budynek biurowy, w którym siły specjalne Armacamu rozpoczęły czystkę. Żołnierze są bezwzględni, więc otwieramy ogień, kiedy tylko mamy okazję. Przyjrzyjmy się teraz bliżej interfejsowi, wyświetlanemu przez specjalne okulary noszone przez Becketta. Autorzy ewidentnie nad nim popracowali. Jest przejrzysty i od razu wiadomo, czego używamy. W dolnym lewym rogu widzimy dwa paski. Dolny pokazuje stan zdrowia głównego bohatera. Zaraz nad nim znajduje się pasek pancerza, który pokazuje, w jakim stanie znajduje się noszona przez nas kamizelka kuloodporna. Zaraz obok widzimy licznik apteczek, które nasz bohater ma ze sobą. Maksymalnie może dźwigać 3, ale w trakcie gry znajdujemy doraźne pakiety medyczne. W dolnym prawym rogu znajduje się wskaźnik liczby amunicji i granatów. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że przeładowywanie w trakcie strzelaniny to jedna z najgorszych rzeczy, więc dbamy o to, by nigdy nie ruszać do boju z pustym magazynkiem. Przyciskiem X zmieniamy rodzaj używanych granatów. Początkowo dysponujemy tylko zwykłymi odłamkowymi, ale z czasem znajdujemy także inne ich typy. Obok wskaźników widać także ikonę pokazującą tryb strzelania. W zależności od broni możemy ustawić tryb automatyczny, półautomatyczny pozwalający wypluwać serię po 3 pociski, albo strzelanie pojedynczymi kulami.
Wszelkie przedmioty, które da się podnieść, są podświetlane specjalnymi ramkami. Wszystko dzięki cudownym okularom Becketta. Przebijając się przez budynki Armakamu, często znajdujemy rozmaite zapiski. Warto się w nie wczytywać, bo można z nich wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Zapiski uzupełniają i pogłębiają scenariusz, a czasem pomagają w rozgrywce, tłumacząc na przykład, jaki jest czuły punkt jakiegoś trudniejszego przeciwnika. Wciśnięcie klawisza Tab otwiera podręczny PDA Becketta, w którym można znaleźć wszystkie zebrane informacje. Są tu także samouczki oraz liczne informacje dodatkowe, dzięki którym poznajemy dokładnie tło opowieści. Teraz rzućmy okiem na podstawy sterowania, które nie odbiega od znanego FPS-owego schematu. Ruszamy się oczywiście wciskając klawisze W, S, A i D. Domyślnym trybem jest powolny bieg, ale po wciśnięciu odpowiedniego przycisku można przejść do sprintu. Niestety Becket, mimo bycia twardym komandosem, bardzo szybko się męczy, więc przyspieszać można tylko na krótkich dystansach. Wciśnięcie klawisza skoku oczywiście oznacza podskok, jakże inaczej. Jeśli robimy to blisko płotku czy poręczy, widzimy fachową animację. To znak firmowy Fear 2. Autorzy zrobili dużo, byśmy jak najlepiej poczuli się w skórze głównego bohatera. Kucanie przydaje się w trakcie strzelania. Szkoda, że nie ma tu systemu coverów, bo bardzo by się on przydał. Ale gdy widzimy jakąś przeszkodę, dobrze jest się za nią schować. Jeśli żadnych przeszkód nie ma, to możemy je sobie w kilka chwil sprawić. Wiele przedmiotów da się bowiem przewrócić. Tak naprędce zaaranżowane schronienia spełniają swoją rolę nie z gorzej od tych, które znajdujemy gotowe. W ciemnych korytarzach pomagamy sobie latarką. Gdy jej światło zaczyna migotać, to znaczy, że w pobliżu działają jakieś nadprzyrodzone siły. Najczęściej oznacza to obecność Almy albo jakiegoś pomagiera dziewczyny. Latarka zdradza naszą pozycję, więc jeśli się skradamy, to robimy to raczej po ciemku. Jeśli uda się odpowiednio blisko podejść, warto zaoszczędzić kilka pocisków i uderzyć przeciwnika kolbą. To bardzo skuteczny i szybki sposób zabijania. Alternatywnie można wykonać efektowny kop z wyskoku. W tym celu najpierw wybijamy się w powietrze, a potem szybko wciskamy przycisk uderzenia kolbą. Gdy decydujemy się na wykorzystanie broni palnej, warto nauczyć się używania celownika. Spluwy są celne tylko, gdy naprawdę z nich celujemy. Przybliżenie obrazu bardzo pomaga w dokładnym namierzeniu celów. Strzelając, nie wolno się zapominać. Jeśli wciśniemy tempo spust, to zmarnujemy tylko pociski, bo po kilku wystrzelonych kulach broń traci na celności i sieje po ścianach, nie zadając większych obrażeń wrogom. Dlatego korzystamy z trybu serii, albo po prostu kontrolujemy, ile pocisków wystrzeliwujemy w każdej salwie. Postać może nosić cztery rodzaje broni. Przywołujemy je, wciskając przyciski od 1 do 4. Jeśli chcemy wymienić broń na inną, to po prostu przytrzymujemy E, stojąc w pobliżu innej giwery. Wciskanie E czasem przydaje się do specjalnych czynności, takich jak odblokowywanie przejść. Becket przez chwilę siłuje się, by zrobić sobie bezpieczne przejście dalej. Zakłócenia w interfejsie jasno wskazują na obecność Almy. Choć w bezpośredni kontakt wchodzimy z nią stosunkowo rzadko, to jednak trzeba na nią nieustająco uważać. Jej postać zawsze zwiastuje coś bardzo złego. Coś tak złego, jak gigantyczna eksplozja niszcząca całe miasto, w którym toczy się akcja gry. Dzieje się to na samym początku rozgrywki i daje okazję wprowadzenia kolejnego elementu, bez którego Fear nie byłby Fearem. Mowa oczywiście o spowolnieniu czasu. Let's go.
Jak się okazuje, Beckett to jeden z licznych królików doświadczalnych Armakamu. W tym przypadku, dzięki doświadczeniom, otrzymuje tę samą moc, która pomagała Pointmanowi z części pierwszej. Super refleks sprawia, że przeciwnicy zaczynają się poruszać niczym muchy w smole, przez co znacznie łatwiej naszpikować ich ołowiem. Gdy używamy spowalniania, w koło celownika pojawia się dodatkowy wskaźnik. W miarę używania umiejętności pasek się kurczy. Polecamy korzystać z super refleksu bardzo oszczędnie, bo zabraknie nam go wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebny. Najlepszą taktyką jest szybkie włączenie refleksu, oddanie strzałów do celu i natychmiastowe wyłączenie zdolności. W ten sposób znacznie ułatwiamy mierzenie do wrogów, ale jednocześnie nie pozbawiamy się przewagi, jaką daje nam spowalnianie. Teraz przejdziemy do ważnego elementu każdej strzelanki, czyli do arsenału. Z oczywistych powodów nie zaprezentujemy wszystkiego. Jakieś niespodzianki trzeba przecież pozostawić wam na rozgrywkę. Zestaw broni jest dość klasyczny i nie odbiega zbytnio od schematu znanego z dziesiątek innych strzelanin FPP, włączywszy w to poprzedniego Fira. Podstawową pukawką jest celny i całkiem mocny pistolet. Niestety ma on bardzo niewielki magazynek, który szybko się kończy, zmuszając nas do częstych przeładowań. Z tego powodu najlepiej szybko wymienić go na jakąś przydatniejszą broń. Pistolet maszynowy posiadamy od samego początku. Ma duży magazynek i jest celny, bo wyposażony w kolimator, czyli bardzo wygodny rodzaj celownika. To broń mająca prawie same zalety. Szkoda tylko, że niewielki kaliber znacznie zmniejsza jej skuteczność. Zwłaszcza w późniejszej części gry okazuje się, że pistolet maszynowy jest po prostu za słaby. Co innego shotgun. Nie różni się niczym od wielu strzelb śrutowych, z których strzelaliśmy w innych grach. Ma spory rozrzut, ale na niewielkim dystansie okazuje się naprawdę zabójczy. W późniejszej części gry znajdujemy także półautomatyczną wersję shotguna, która ma taką samą skuteczność, ale znacznie większą szybkostrzelność. Niestety do tej wersji strzelby znacznie trudniej jest znaleźć amunicję. Karabinek szturmowy to podstawa arsenału każdych sił zbrojnych. Ten z Fir 2 wyposażony jest w celownik optyczny, dzięki któremu strzelamy celnie i trafiamy nawet oddalonych przeciwników. To broń dokładna i do tego potężna. Jak na klasycznego przedstawiciela swojego gatunku przystało, ma magazynek na 30 pocisków. Miotacz ognia łączy w sobie liczne zalety i wady. Strzela pojedynczymi ładunkami ognia. Niestety nie można utrzymać stałego strumienia. Z jednej strony jest dość potężny i nawet jeśli nie zabija, to na kilka chwil wyklucza z akcji podpalonego żołnierza. Z drugiej ma mały zasięg, trudno znaleźć do niego amunicję i nie daje połowy satysfakcji płynącej z oglądania, jak przeciwnicy padają na ziemię. Na najpotężniejszych przeciwników zachowujemy wyrzutnię rakiet. Jeden magazynek pozwala wystrzelić po kolei aż 4 pociski, a przerwy pomiędzy kolejnymi salwami są na tyle krótkie, że wrogom trudno jest uniknąć kanonady. Potem następuje długa sekwencja przeładowania i lepiej nie stać wtedy na widoku. Wyrzutnię najlepiej zachować na wrogie mechy czy wyjątkowo twardych żołnierzy. Beckett w walce używa także różnorodnych granatów, którymi ciska po wciśnięciu przycisku G. Jak wspominaliśmy, X-em zmieniamy rodzaj trzymanego granatu. Ładunki odłamkowe mają dość oczywiste zastosowanie. Nie tylko ranią, ale także wystraszają wrogów, którzy uciekając od eksplozji opuszczają bezpieczne schronienie, ładując się prosto pod naszą lufę.
Granaty zapalające najlepiej sprawdzają się w wąskich korytarzach, ale szczerze mówiąc nie są najskuteczniejsze. Używamy ich głównie wtedy, gdy skończą się nam normalne granaty. Co innego w przypadku granatów zakłócających, które nie tylko doskonale nadają się do oszałamiania żołnierzy repliki, ale także na kilka sekund wyłączają każde mechaniczne urządzenie. Nie trzeba tłumaczyć, że gdy drogę zagradza nam żołnierz zamknięty w pancerzu bojowym, to właśnie te granaty okażą się naszym największym przyjacielem. Fear 2 często przerywany jest pierwszorzędnymi scenkami, zawsze pokazywanymi z perspektywy Becketta. Ani przez moment gracz nie opuszcza jego głowy, dzięki czemu nawet w trakcie wcześniej przygotowanego materiału filmowego czujemy się, jakbyśmy brali udział w akcji i oglądali ją własnymi oczami. Czasem aż chce się rozejrzeć, a gdy to się nie udaje, czujemy się zaskoczeni. Zdarzają się także sceny, w których kontrolujemy postać, ale mamy ograniczoną zdolność poruszania, albo po prostu nigdzie nie da się uciec. Tak jest w trakcie rozpaczliwej walki w laboratorium, gdzie nasza towarzyszka zostaje zaskoczona przez żołnierzy Veneka. Good morning, chickpea. Filmowy charakter podkreślają także starcia ze zmutowanymi ludźmi poruszającymi się jak obcy z filmu Ridleya Scotta. Te skaczące po ścianach bestie co jakiś czas rzucają się na Becketta. Wtedy przechodzimy do klasycznego Quick Time Event i musimy jak najszybciej wciskać przycisk używany do walki wręcz. W trakcie tej sceny warto włączyć spowolnienie czasu i dokładnie obejrzeć monstrum, z którym przyszło nam walczyć. Nadprzyrodzeni przeciwnicy pojawiają się także później. Jednym z najwredniejszych jest tak zwany Remnant, czyli ocaleniec. Pozornie wygląda jak nieco zniszczony przez życie pracownik biurowy. Ale wystarczy go zaalarmować, by przekonać się, że to wyjątkowo trudny do pokonania wróg. Przede wszystkim jest niesamowicie wręcz wytrzymały. Trzeba wywalić do niego połowę zapasu posiadanej amunicji, żeby go w końcu pokonać. A żeby nie było za łatwo, trzeba utrzymywać odpowiedni dystans. Gdy Remnant się do nas zbliży, natychmiast używa ataku psionicznego, który sprawia, że natychmiast tracimy orientację. Łatwo się pogubić i wbiec na czekających za rogiem przeciwników. To jednak jeszcze nie koniec. Ocaleniec zachowuje się niczym psioniczny władca marionetek. Ożywia bowiem poległych i każe im rzucać się bezmyślnie w naszą stronę. Wygląda to rzeczywiście niesamowicie. Wrogowie, niczym bezwładne lalki podtrzymywane za przeguby, gramolą się w naszym kierunku, potykając i niemal przewracając. Jeśli w pobliżu znajduje się jakaś broń palna, to na pewno ją podniosą i wykorzystają przeciw Becketowi. Ale najwięcej czasu spędzimy walcząc z żołnierzami. Czy są to siły specjalne pod dowództwem Veneka, czy żołnierze repliki? I jedni, i drudzy wykazują się charakterystycznym dla Fira sprytem. Poprzednia część była znana m.in. dzięki niezwykle inteligentnym i bezwzględnym przeciwnikom, którzy potrafili śledzić nas przez cały poziom. W części drugiej strzelaniny również są niesamowicie emocjonujące, bo przeciwnicy zachowują się przemyślnie i działają w zgranej grupie.
Gdy tylko nas zauważą, natychmiast zaczynają osaczać. Zachodzą z boku i kryją ogniem, podczas gdy ich koledzy podchodzą pod naszą pozycję, by zaatakować wręcz albo rzucić granat, który wykurzy nas zza osłony. Potrafią nawet przemieszczać się z miejsca na miejsce tylko po to, by mieć lepszą pozycję do ostrzału. Walka z komputerowo sterowanymi przeciwnikami nie jest może tak wymagająca jak z ludźmi w trakcie meczy sieciowych, ale mało która gra może poszczycić się tak sprytnymi i zawziętymi przeciwnikami. Autorzy przewidzieli, że po pewnym czasie będziemy rzucali przekleństwa pod adresem żołnierzy, więc przygotowali poziom, którym możemy im odpłacić pięknym za nadobne. Beckett w trakcie podróży przez zniszczone miasto Auburn natyka się na prawie niepilnowany pancerz bojowy. Nie zastanawiając się wiele, nasz bohater wskakuje do środka i przez kilka minut staje się najgorszym koszmarem każdego, kogo zobaczy. Mech wyposażony jest w karabiny maszynowe i wyrzutnie granatów. Co zaskakujące, ta pierwsza broń właściwie pod każdym względem przewyższa drugą, która przecież powinna być silniejsza. Ale to strumień wybuchowych pocisków rządzi na polu walki. Rozwala osłony, za którymi chronią się nieszczęśni żołnierze. Pruje ściany budynków. Mig zamienia w złom samochody, czy nawet wrogie pancerze bojowe. Wyrzutnia granatów przydaje się właściwie głównie do straszenia nacierających. Eksplozje sprawiają bowiem, że ludzie rzucają się na boki, wystawiając na ostrzał potężnych miniganów. Chcąc dodatkowo ułatwić sobie rozgrywkę, możemy włączyć tryb podczerwieni. Dzięki temu wszyscy przeciwnicy zaczynają się żarzyć na czerwono, więc oczywiście znacznie łatwiej ich zauważyć i zalać potopem rozgrzanego ołowiu. Niestety, tryb podczerwieni ogranicza znacznie pole widzenia, przez co możemy nie zauważyć żołnierzy uzbrojonych w niebezpieczne dla nas wyrzutnie rakiet. Ci atakują z dystansu i łatwiej zobaczyć ich bez włączonych filtrów. Fear 2 od samego początku rzuca nas w sam środek nieprzerwanej akcji i trzyma taki poziom do końca. Kolejne etapy mieszają różne rodzaje rozgrywki. Jest tu odrobina skradania, jest kombinowanie, jak przejść dalej, są wreszcie liczne strzelaniny. Każde starcie to prawdziwa radocha. Trudno przecież nie zaśmiać się szczerze, gdy widzimy, jak celny strzał rozsadza butle na plecach przeciwnika, zamieniając go w ochłap poszarpanego mięsa. Albo przyglądanie się w zwolnionym tempie, jak kule trafiające w ciało obracają nim na boki. To kolejna cecha poprzedniego Fira, którą udało się przenieść do części drugiej. System tak zwanej szmacianej lalki jest tu perfekcyjny. Chodzi tu o to, żeby ciało realistycznie reagowało na ostrzał. I na Boga, reaguje. Jedyną grą, która może się pod tym względem równać z Fear 2, jest nowy Killzone. Tyle, że ten ostatni nie jest dostępny na peceta. Od strony technicznej, Project Origin to prawdziwa uczta dla zmysłów. Każdy jego element został dopracowany. To prawda, że nie ma tu wolności, a obiecywane otwarte przestrzenie można włożyć między bajki. Największe, co da się znaleźć, to szkolny ogródek, dach budynku czy hol biurowca. Prócz tego czas spędzamy głównie w korytarzach. Ale mimo to grafikom udało się stworzyć bardzo zróżnicowane miejscówki. Po eksplozji miasto jest tak samo zdeformowane jak jego mieszkańcy. Oglądanie zniszczonych ulic przywodzi na myśl Fallouta 3 albo rewelacyjne sceny po eksplozji jądrowej w Call of Duty 4. Tom!
Jak zwykle świetnie prezentują się efekty specjalne. Niemal każdy element otoczenia można zniszczyć. Gdy coś wybucha, przedmioty zostają rozrzucone na boki podmuchem. Wrogowie pokryci są świetnej jakości teksturami i dokładnie animowani, więc nawet gdy nie walczymy, to przyglądamy im się z zainteresowaniem. Czasem zdarza się, że trafiamy na przygodne rozmowy. Warto ich słuchać, bo podobnie jak znajdowane informacje, doskonale uzupełniają główny wątek scenariusza. Polska wersja poraża wulgarnością. Jest nawet bardziej przegięta niż oryginał. Owszem, komandosom z oddziału Becketta zdarza się siarczyście zakląć, ale polscy tłumacze wrzucili bluzgi nawet tam, gdzie ich po prostu nie ma. Z drugiej jednak strony to koniec końców gra dla dorosłych odbiorców, pokazująca rzeczy tak drastyczne i brutalne, że nawet najgorsze przekleństwa nie robią na nas wrażenia. Fear 2 Project Origin to godny następca znakomitej serii. Gra jest świetnie napisana, płynnie działa, a do tego rewelacyjnie wygląda. Scenariusz jest ciekawy, co rzadko można powiedzieć o strzelaninach FPP. Tymczasem historia Almy, zwłaszcza jeśli poznaliśmy ją wcześniej w pierwszym Fear, przykuwa naszą uwagę od samego początku. Odkrywanie, czego dziewczyna chce od Becketta, jest prawdziwie zajmującą czynnością. Autorzy tak zaprojektowali rozgrywkę, że zawsze coś się dzieje. Liczne, wyreżyserowane sceny gwarantują urozmaicenie strzelania. Elementy horrorystyczne wprowadzono według najlepszych wzorów gatunku. Mimo że cały czas spodziewamy się, że zaraz wydarzy się coś strasznego, to gdy już coś się dzieje, to i tak podskakujemy na krześle. To prawdziwa sztuka, tak umiejętnie straszyć kogoś, kto jest pod każdym względem na to gotowy. Podsumowując, Project Origin można polecić nie tylko fanom części pierwszej. Rok się dopiero zaczyna, ale już teraz możemy śmiało powiedzieć, że Fear 2 to jedna z najlepszych strzelanek w 2009 roku. Wszystkie elementy tego tytułu są co najmniej dobre. Czy trudno o lepszą zachętę?